Siema, witam serdecznie, klopsy moje ulubione, kochane, witam widzów, kurwa, jestem zdenerwowany, oczywiście widzowie, że... a co ty taki, kurwa, słowiański najemnik jakiś? Mam dużo spraw na głowie, daj mi spokój. A, rozumiem. No dobra. Tak, wkurwiony jestem. Oczywiście, że kurwa musi pójść na sam początek dobrego odcinka. Bo jak kurwa na sam początek dobrego odcinka już 3 razy powiedziałem, nie pójdzie, no to odcinek wtedy nie jest dobry, tak? To jest definicja dobrego odcinka w moim wykonaniu. Widzowie, nie wiem czy słyszeliście, słuchy na mieście chodzą, że każdy kto ma tutaj subskrypcję ma plus 20 respektu na mieście. No jest kurwa totalnym gitem. To jest sprawa pierwsza. Druga sprawa jest taka, że jak ktoś tu zostawi łapkę, to jest kurwa szefem. Szefem. A trzecia sprawa to jest taka, że tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj jestem wkurwiony, ale dzięki temu mam giga dużo energii, teraz strasznie dużo przeklinam, a jest 6 rano, ale mam wyjebane. Proste? Oczywiście, że proste. Szturmujemy? Kurwa, prosto do tej zajebanej jaskini rozpierdolić jakichś najemników. Czekałem na to kurwa 40 minut, godzinę, że ktoś prawym, lewym, cyk, cyk, kur, podbródkowym, no i wchodzi. Szefito. Nie mam save'a, ale save? Co to dla nas? Po co nam save w ogóle? Nam tu kurwa te przemytniki to tak, cyk, 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 cyk. Nie wiem kogo bije, zaraz pewnie swoich zabije. Tyle, wszystko. A nie, no jeszcze są inne lokalizacje. Ale tutaj trzeba co ty taki zmachany już kurwa, 3 razy machłeś? Normalnie będzie trening robiony. W trakcie kurwa walki. Nie no, zbieramy co tu trzeba pozbierać z tych bobków. I lecimy dalej. Szczerze mówiąc to nie za bardzo mi się chce to zbierać. Mam to szczerze mówiąc głęboko w mojej D. Jak dupa. Ale chyba mają jakieś klucze. Te klucze mogą się przydać, bo tam są jakieś skrzynki proste. No co wy tak dramatyzujecie? No to kolejni przeciwnicy do rozjebania. No dzida panowie, dzida. Oni w szoku. Ten se chłopie kiełbaski kurwa smaży. Mówi tak. O kurwa, ta kurtyzana co ostatnio byłem. A to kurwa niespodzianka. Ty no, pojedynek mistrzów kurwa uczarstwa widzę. Dobra, dzięki za pomoc. Świetnie sobie poradziliście. Bez was nie byłoby mnie, tak? Proste, jesteście tak pomocni. Jak kurwa. No giga pomocni. Ja chciałem powiedzieć jak widzowie, ale widzowie to akurat są pomocni, szczerze mówiąc. Akurat zazwyczaj to uselessy widzowie, ale powiem wam, że ostatnio widzowie kurwa mi podpowiadają co mam zrobić, tu iść, tam misję wykonać. Podoba mi się te bębny, ktoś tam napierdala na tych bębnach. Witam serdecznie, jak się śpi? Dobrze się pan wyspał? W porządku? Jest dużo energii? Świetna informacja. Przy okazji zabiję swojego. Powiem w kurwa, a co nie zabiję? No wypierdalasz. Proszę cię. No, nawet się nie mogę skrzywdzić niestety. A szkoda w sumie, bo bym go zabił. Co ty kurwa tak stoisz koło mnie, co? Byś się wziął za robotę. Brawo, ja se tu tylko otwieram te skrzynki. Bierzemy co jest w tych skrzynkach. Lecimy dalej, wykonujemy dzisiaj jakieś misje. Na początku jest szturm kurwa robiony. Lewo. Tutaj jakiś łuczek. Sokole oko, podoba mi się ten łuk, bo to jest 150 ma na zręczność. I to jest kurwa pozytywna informacja. Dzisiejszy odcinek może nie być długi, bo jest kurwa 6 rano. Więc no z tym długością dzisiejszego odcinka może być średnio, ale za to będzie intensywny i fajny. Kraty powinny być otwarte. No oczywiście, że dobre chłopaki nie będą patrzeć za świat, kurwa na świat za krat. Więc to jest proste, że muszą być otwarte. Tylko... A tamte kraty, tak, no już wszystko wiem, że kurwa, więc to jest 5, łączę fakty. Proste. Z najemnikami pewnie ruszyli już do góry. No co ty nie powiesz, ty? Sam to wykminiłeś, kurwa? Rozkminka? Tu się coś dzieje? Jest tu jakiś pan przemytnik. Witam, co tam macie w skrzyniach? Wszystko zabezpieczone? Zapadnę, ja nie mam save'a, zaspadnę. Spokojnie, kurwa jebana, spokojnie, dzisiaj nie śpieszymy, tak? Ja ci kręcę, no nie będę gadał, że się nie zesrałem, bo się trochę zesrałem, widzowie. Ale co? Bierzemy co? Bierzemy, możemy coś tu zjeść, pewnie mamy jakieś fajne potrawy, ale nie chcę mi się szukać. Mamy też tak zwany czerwonego Czechowa, czyli najlepsze wino w Giereszce. To było fajna misja w ogóle. Możemy sobie zjeść goblinie jagody, co nie zjemy, jak oczywiście, że zjemy. Odzyskamy trochę HP, co nie odzyskamy, jak odzyskany. Biorę ten Oscar, podoba mi się ta muzyka, pompuje mnie, serce mi napierdala, to mi się podoba. Rozcinacz,
Porozetniemy kurwa głowy jebanym frajerom i lecimy dalej. Zauważyłem, że... a coś tu jeszcze było do podniesienia. Zauważyłem, że ilość przekleństw na odcinku poprzednim... No, myślę, że jest to jakiś kurczę rekord. Jest, został rekord wybity. Stoczni rekord został kurwa pokonany. Więc nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze. Niby niektórzy piszą, że jestem hamem i prostakiem. No i kurwa, szczerze mówiąc, to miałem rację, więc nie wiem, czy mi się chce pozbywać nawet tego wizerunku i nie przeklinać. Wiecie, kto jest family friendly? Evron. I teraz trzeba sobie co tu, jakieś dwa przejścia. Trzeba sobie zadać podstawowe pytanie, czy my chcemy być jak on. I wtedy możesz sobie odpowiedzieć, kto jest hamem, a kto nie jest hamem. Nie no, kurwa, ja jestem debilem jakiś, no przecież jasno przyszedłem. Czy IQ? Czyli tutaj muszę iść, no muszę iść tędy. Tak. Tutaj leży zwłoki. Już tutaj oponent został pokonany. Ruszyła nasza ekipa, kurwa, rozpierdalaczy. Trzeba ich jakoś porządnie nazwać. Kiedyś miałem taką grupę, nazywała się OP Squad i nawiązywała do Opluted Squad. Do Opluted, że śmieszne. A, że OP, ale że Opluted. Spokojnie. Kurwo zabawne. Przecież komedia. Wszystkim zależy na tym, żeby trochę sobie zarobić. A teraz bądźcie tak mili i nie przedłużajcie tego bardziej. Ty, skacz. Jump. Proszę, nie zabijajcie mnie. Ja nic nie zrobiłem. Chyba musiałeś nie dosłyszeć. Jeśli nie chcesz oberwać strzałą jak twój szef, to obróć się i skacz prosto na waszą plażę. Musicie przecież uwielbiać to miejsce. To tędy szmuglowaliście. Mi pachnie w pokoju od tego olejku. No, zajebiście brzoskwiniam na dupca. Z pewnością miło ci będzie znowu poczuć ten ciepły piasek pod stopami. Jeśli dobrze wymierzysz skok, to może nawet przeżyjesz. Błagam, zrobię co tylko chcecie. Chłopie, to jest mafia kurwa archoloska. I nowy ten. No kurwa, jaki double flip, triple flip. Chyba już niczego nie przemyci. I nowy kurwa szef, ja. Na ciebie. Od samego początku byłeś cicho. Myślę, że znajdę dla ciebie pewną robotę. Widziałeś to wszystko, co się tutaj stało. Chcę, żebyś zaczął nowe życie. Życie, w którym na każdym kroku będziesz opowiadał, że nie warto zadzierać z gildią kupiecką. Zrozumieliśmy się? Tak? A teraz spadaj stąd i nie chcę cię już więcej widzieć. No jak my za to zarobiliśmy pewnie 4000, więc ja jestem kurwa szczerze zadowolony. Uśmiech giga duży. Adela, słuchaj, trzeba porozmawiać. Czy to było konieczne? Marvin, takie metody nie dają mi satysfakcji. A mi dają, jestem wkurwiony, mam ochotę rozpierdolić wszystkich. Wyobraź sobie, co by się mogło stać, gdyby w mieście doszło do zamieszek z powodu nagłego skoku cen żywności, a działalność przemytników mogła do tego doprowadzić. Tak bym Polskę słyszał. Handel musi być kontrolowany i odpowiednio obłożony cłami tak, by cały mechanizm może Wacik zero. Długoterminowo może nowy ład w Archolos. Dobrze, że mamy to już za sobą. Rym będziesz płacił jeszcze więcej, jak jesteś w klasie średniej. Pozostałymi i zabezpieczymy wszystkie pozostawione towary. A mnie, jak jesteś wysokiej. Udaj się do Lorenzo i przekaż mu dobre wieści. Dobra, pewnie, że tak. Jasne. Jest, będzie przekazywane. Mogę sobie z innymi porozmawiać. Jakże, gdybyś ustrzelił jakiegoś... A, ustrzelił jakiegoś dzika, jasne, jasne. Namon, witam serdecznie. Dobra, nie będę, nic tu nie ma już ciekawego. Wracamy do tego Lorenzo. Czy ja wam chcę pokazywać tą drogę? Ona pewnie będzie długa. Nie chce mi się zbierać nawet tego ziela leczniczego, ja mam kurwa, jestem bogaty, mam 25 tysięcy. Ty, wiecie co zrobimy po prostu? Ja nie używam nawet tych potek. Więc po prostu, to jest fajny eliksir. Kup. Użyjemy tej potki swobodnego swadania, ona kurwa nigdy jeszcze nie przydała, więc siup. No i wszystko. Ja sobie, czy wrócę? Ty mnie zabierzesz do Archolos, rybak? Ty nie przewozisz, rybak, ty nie przewozisz. Ale ty, Dukan. Do Archolos. Do portu. Damy radę? Ależ oczywiście. No i super, i to jest kurwa konkretny uberek. Szybko, tanio, zajebiście. W ogóle to jest chyba ten, ziomuś, co ścinał głowy, ale teraz został drwalem. O ile się... A jak ma być? Cały czas tak samo. Zamiast skazańców ścinam suche konary drzew.
Został jednak tym drwalem, o którym mówił, że zostanie. Jak to jest być katem? Nie ma tak, że jest dobrze albo i niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Proste? Proste. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem. Ja już ta kurwa widzowie znam chyba na pamięć. Jeszcze fajny fragment z Asterixa i Obelixa było, jak tam przerywali to, że tam brutalne sceny i pokazywali kurwa jakiegoś tego. To był chyba rak. Bo coś podobnego. Wydaje mi się, że to nie, że to krab albo rak. Taki wielki rak, to się nie nazywa rak, to się jakoś inaczej nazywa. Takie wielkie skurwesyny z takimi siup, tak się upierdolą, siup. Jak to się nazywa? Nie. Ale no, chyba tak było i ze względu na... I Krystyna Czubówna oczywiście to czytała. Ze względu na brutalne sceny przerywamy. Tam kurwa to się jakoś pewnie nie nazywa tak jak ja nazywam rak, tylko to się jakoś nazywa profesjonalnie. Fajne to jest. To było chyba... Mam to na końcu języka. Gdybym się skupił, to bym sobie przypomniał, ale szczerze mówiąc to mam to w picie. Lorenzo, Mamona. Rozbiliśmy Pitong. Bandę przemytników. Kamko. Zajęliśmy ich kryjówkę. Wiesz co jest pięć? Wiedziałem, że kurwa tu szefa. Dawaj. Bez większych trudności rozwiążecie ten uciążliwy problem. Teraz handel w mieście będzie mógł wrócić do starych, sprawdzonych metod oraz cen. Masz coś jeszcze do zaraportowania? Okazało się, że to Armar handlował z przemytnikami. Już nie będzie działał przeciwko nam. Dobrze. Bez większych problemów znajdziemy kogoś na jego miejsce. Wypuściliśmy jednego przemytnika, by rozpowiedział o wydarzeniach. Dobry pomysł. Facet będzie pewnie tak przerażony, że już nigdy nie spróbuje działać przeciwko nam. To już chyba wszystko. Chyba zapomniałeś jeszcze o czymś. 4600. Miałeś zniszczyć towary na molo. Skąd pomysł, żeby je podpalać? W tym porcie są także nasze towary. Mogłeś spalić równo. Dobra, ty się kurwa uspokój. Misja wykonana. Bić robotników w hangarze portowym. Mamy w niej udział. No jak to skąd? Będzie kosztować to, by to odwrócić. Rozumiesz, że potrącę to oczywiście z twojej nagrody. Kurwa, sklej biznes. Udało ci się. Dostałem misję towar, znaczy achievement towar spod lady, pozbądź się konkurencji gildii kupieckiej 10,7% gracze odblokowało. Dane zdolne, a przede wszystkim sprytne. Pracuj tak dalej, a z pewnością porozmawiam z pozostałymi członkami rady odnośnie twojego awansu. Proszę. I powinieneś za to wszystko, co ci zrobiłem, to już wszystko kurwa mi powinieneś, szczerze mówiąc, zrobić. Misja została wykonana. Dalszą misję robimy albo po wypłynącej raczej nie, do mnie do Poznania raczej też nie. Nie zaznacz spokoju. Dobrze mi jak coś, co nie chciał, bo od ducha otrzymałem. Nie, kurwa. Zlecił mi złożenie zamówienia u Tomasa. Dish zlecił mi złożenie... A, to jest... Tak, tygodniowo, podałem mu trochę wyższą cenę, przynajmniej będzie coś dla mnie. Oczywiście, że tak. Idziemy zadać raport Tomasowi, że tam kurwa w wilczym leżu, to jego piwko, to chopie schodzi, znaczy jeszcze nie schodzi, ale będzie schodzić lepiej niż świeże bułeczki, a świeże bułeczki to jest coś, widzowie. Kto w życiu... Kto lubi kurwa stare bułki, co leżą? Nikt nie lubi starych bułek, co leżą, a kto lubi świeże bułeczki? Każdy lubi świeże, takie cieplutkie bułeczki. Jocie kryńco. To jest prawdziwe, widzowie, jedzonko. Pamiętajcie, dbajcie o to, co jecie, bo jesteście tym, czy jecie. Proste. Tomasz, słuchaj. Udało mi się zdobyć dla ciebie nowego klienta. Jaki expik fajny. A, to ty, Marvin. To ja. Roczny paladyn sprzedaje się nawet lepiej niż myślałem. Ledwo nadążam z produkcją. No i widzisz. Co to za nowy klient? Dirk z Wilczego Leża. Twoje piwo bardzo przypadło mu do gustu. Chcę zamawiać 2 skrzynki piwa tygodniowo. Udało mi się utargować 150 sztuk złota, plus oczywiście koszty transportu. Widzę, że masz żyłkę do interesów. Myślę, że oboje na tym dobrze wyjdziemy. Jeśli tak dalej pójdzie, to moje piwo za niedługo będzie dostępne w połowie Myrtany. Jeszcze jutro wyślę do niego gońców z pierwszym transportem. Zrobimy tak. Jeśli Dirk dotrzyma umowy, to co tydzień będę ci wypłacał 50 sztuk złota jako twój udział w tym kontrakcie. Tak myślałem, że to właśnie może na takiej zasadzie to wyglądać. To będziemy tutaj odbierać raz na jakiś czas pitok. Uda ci się znaleźć kolejnego kupca. A może akurat się znajdzie? Przyszedłem po swój udział? Dostawa jeszcze nie dotarła do... Dobra, przyjdę później. Dalszą misję, jaką robimy, czas decyzji, a to misję już wypełniliśmy, no i wszystko. Czas decyzji, staczyłem pojedynek z Kildem i udzieliłem wskazówek, które mam nadzieję pomogą mu w walce z Devilem. No tak, to musimy się tam udać i zobaczyć, czy ta walka została rozstrzygnięta. Bestia z Archolos
Ramsey pan Silbach chce uspokoić mieszkańców wsi organizujących polowanie na bestie, o której tyle się już nasłuchałem. To może być dobra okazja, by zrobić coś dobrego dla wioski w ramach podziękowania za dawną pomoc i jednocześnie zarobić. Ramsey planuje spotkać się z łowcami za dzień lub dwa u siebie w domu na Starym Mieście naprzeciwko Austerii Ernesto. Wiecie, co to oznacza? Dokładnie to, co myślicie. Nie robimy... Nie, żartuję, widzowie. Idziemy do tego. Idziemy do Starego Miasta, wykonujemy misję. Ja w tym Starym Mieście mogę jeszcze kupić chałupę. Mam nadzieję, że tą chałupę kupię. I będziemy, kurwa, bogatsi o dom, o meble w tym domu. I jeszcze, kurwa, pójdziemy rozpierdolić bestie. Ale mam 33 FPS. Czemu? Nie wiem, bo mam 80% zużycia procka. To akurat chyba nie moja wina jest. No nic, widzowie, tak jest gra skonstruowana, trudno. Widzimy się za chwilę, jak tam dotrę i ustalę, co trzeba zrobić, bo to chyba trochę bardziej skomplikowane, niż bym sądził. Dostaniesz porządny łomot. A, to jest ten ziomuś. To nas zaatakował. No tak, znajdujesz, szukam tej kurwa Fausterio Ernesto. Za chwilę siniaków. Pomyślałem, że to może być tutaj. Im większa pewność, tym większy upadek. Ponieważ tu się znajduje jakby... Miejsce. O, dzięki panie strażniku za pomoc. Oj, nie, już nie chcę strzelać, spokojnie. Tutaj znajduje się cały ten interes Ernesto, więc pomyślałem, że oni się gdzieś tutaj, jest też dom w Austerii, jakiś kurwa Ernesto. Musimy szukać ziomów swoich, szukam tej misji, kurwa, biegam po tym mieście, tu nikogo nie ma. Słuchaj. Już. Moja głowa. Już. Jak śmiesz? Walcz uczciwie! No ten jak zwykle. Walczmy jeszcze raz, ale tym razem bez cudzej pomocy. No bo faktycznie strażnik pomógł, no. Ja pierdolę, ty jeszcze raz. Tutaj się nie walczy. Wszystko, już, koniec. Jesteś wcale taki głupi, no koniec. Już. Nie już, nawet nie chce mi się tu stać. Co wy tutaj robicie z moim przyszłym domem? Co tu się stało? Czemu zamykacie dom? Jego dawny właściciel został skazany na zesłanie do Górniczej Doliny. To miejsce nie będzie już mu potrzebne. Ciekawe. Za co został skazany? Co nas to obchodzi w sumie? Ta informacja nie jest dostępna publicznie. Jedyne, co mogę ci powiedzieć, to to, że działał on na szkodę naszego wspaniałego miasta. Panie, ale mnie to nie interesuje. Od tak obywatel może zostać zesłany? Od tak nawet. A ty, kurwa, stoi tam na lodzie. Może zostać zesłany do Górniczej Doliny? Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami, każda osoba zagrażająca jedności królestwa ma być natychmiast wysyłana na Korinis. Może wolniej mów. Jesteśmy barbarzyńcami. O, może więcej jest. Tam nikogo, leży kwestie dialogowe. Przestępstwa. Mam czas. Nie wiem, co tylko 6-6. Ale to nie jest takie straszne miejsce. Nie, w ogóle. Wszystkiego pilnują tam królewscy gwardziści. Tak słyszałem, od bezimiennym mi tak mówił. Odpracować swoje winy. No to jest tak właśnie. Wydobycie rudy. No. Dostają nawet jedzenie, picie i dach nad głową. Tak też słyszałem, no. Mogę jakoś pomóc? Właściwie to jest coś, co mógłbyś zrobić. To idealne zadanie dla człowieka z gildii kupieckiej. Słucham. Zgodnie z przepisami, dom skazańca z całym wyposażeniem powinien trafić na licytację. Chciałbym, abyś udał się z tym dokumentem do węzela i poprosił o sporządzenie 5 kopii. Do węzela 5 kopii, jasne. Rozprowadzisz je po Starym Mieście i innych ważniejszych miejscach. Dokładną listę znajdziesz na odwrocie dokumentu. No już zapierdalam, nie ma tak. Kwoty minimalnej, więc sporo osób, także tych biedniejszych, powinno być zainteresowanych. Już ci biegam. W związku z tą okazją w tym momencie będą mogli wejść do Starego Miasta. Będziesz pierdolić, już biegnę, już mnie nie ma. Tym lepiej dla skarbca miasta. Tylko się pośpiesz. Licytacja odbędzie się już za 2 dni. Do tego czasu informacja musi być. A, jeszcze w 2 dni. No, bo oczywiście, że tak. Już zapierdalam. Jasna cholera! Moje gnaty! To nauczka dla ciebie. Odczep się wreszcie ode mnie i zapomnij o tej sprawie. Ach, nie wkurzaj mnie! Mogę jeszcze sam pogadać? Mogę się wkurzyć? O, nie mogę, już chyba koniec naszej przygody wspólnej. Mogę jeszcze z tobą pogadać, czy tylko napierdalasz drzwi? Pewnie napierdalasz tylko drzwi. Honesta Ernesto, kurwa, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ta osoba, skąd ta osoba i gdzie znajdę te osoby, które potencjalnie mogły się zebrać. Możliwe, że to są te osoby, że to jest ta Iza, która
organizuje to stoisko albo bierze udział w tej w tym zgrupowaniu. Ale chyba nie, Ernest, słuchaj, gdzie ty masz kurwa? Jak powiedział? Powiedz mi, gdzie ty masz żonę, ty? Też chciałbyś wiedzieć, co? Może w środku, obywatel, obywatelka, muzykant, kurwa. Tutaj se masz wina, gdzie się znajduje Faunesta Ernesto? Za chuja widziałeś, szukam. Nie ma, ktoś tu miał stać. A jedyne co na razie widzę, to wiesz co? Nic nie widzę właśnie, kurwa, jebane pustki, może to nie w Starym Mieście jest. Mam wrażenie, że dosłownie przeszedłem całe możliwe Stare Miasto. Pewnie nie, ale mam takie przynajmniej wrażenie, że tak się właśnie stało. Tutaj obywatele, obywatelki, no nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, gdzie znajdę tą Faunestę, kurwa, Ernesto. Tutaj też już byłem z 20 razy. Tu se ktoś maluje, tu se ktoś w gadkach siedział. Tu se, może to ona ma któryś z tych biznesów. To jest jakiś chyba zwykły dom. Nie wiem, widzę, co mam dalej robić. Wiecie, co ja bym najchętniej zrobił? A szczerze, najchętniej ja bym dzisiaj zakończył ten odcinek i sobie tą dalszą część dokończył już później. Nie chcę was zostawiać z 20 minutami, więc myślę, że dokończymy ten odcinek po prostu najzwyczajniej w świecie jutro. Nie chce mi się tego szukać, nie mam teraz czasu, jest 6:10. Znaczy mam czas, no nic się nie stanie, jeżeli będę tu 5 godzin szukał tego. Ale chodzi o to, że mi się najzwyczajniej kurwa w świecie nie chce. Tu, no nie, tu już wychodzimy ze Starego Miasta. Jutro to przygotuję. Widzę, że miałeś więcej szczęścia. Dla was to jest sekunda, bo to będzie jeszcze na tym samym odcinku. Nie chcą mnie wpuścić do środka. Pogadajmy jeszcze z południowcem. Do kogo? Zapowiesz na pokaźną sakwę złota w zamian za przejście kilku kroków. Sprawa jest dość delikatna, więc... Albo może nie kończmy. Może udamy się... Brzmi interesująco, żadne złoto. Może wykonamy tą misję, powiedz co masz do zrobienia. Słuchaj uważnie. Zaniesiesz tę małą skrzyneczkę do pokoju na ostatnim piętrze hotelu i zostawisz ją przy łóżku. Dobra. Po wszystkim spotkajmy się tutaj. Ja będę miał zlecenie z głowy, a ty trochę złota w garści. Kurwa, co jest w tej skrzynce? Powiedzmy, że mały upominek dla mojego dawnego przyjaciela. Nie wie, że tu jestem i chciałbym zrobić mu małą niespodziankę. A jak tam jest bomba? Bo ty wyglądasz na takiego kurwa, co tam bombę wpierdolił. Nie, żebym był jakiś rasista albo coś, ale no tak kurwa nie wygląda widzowie. Jakby on tam jakiś ładunek wybuchowy schował. No dobra, to jest dosłownie kilka kroków, no to wykonajmy to. Może zaraz pójdziemy jeszcze wydrukować te ulotki. I mi się okaże... Chyba nie... No, nie, ale... Bo... No to ja mam... Kurwa, słuchaj. Chcę... 100 sztuk złota. Wyglądam ci teraz na jednego z gości? Pozdrawiam serdecznie, panie Limak. Ostatnie piętro hotelu. Da radę zrobić. To mi wygląda na ostatnie piętro w hotelu. Jestem na ostatnim piętrze w hotelu. Pora zajrzeć się za odpowiednim miejscem do położenia skrzynki. Zgaduję, że to będzie jakiś kufer, prawda? A może i to nie będzie kufer, może to będzie gdzieś tutaj. O, tyk, złoty puchar, tyk, srebrny inos. No i elegancko, zarobione, zarobione. Tu jeszcze ten talerzyk, to bym tak siup. Widzę, że można go wziąć. Muszę go wziąć. Kurwa, skok. Czasem to przeszkadza, te akrobatyczne rzeczy, bym sobie... O! Już było tak dobrze i zepsułem. O, cyk. Mężczyzko. Szukałem miejsca. Fotel nie. Łóżko. Łóżko, czy łóżko jest odpowiednim miejscem? Łóżko też wygląda jak nieodpowiednie miejsce. Kurwa i się kimłem. No i to jestem debilem jebanym. Do licytacji pozostał już tylko dzień, to ja naprawdę mam kurwa dwa dni? Spokojnie, połóż skrzynkę. Skrzyneczka położona, para wrócić na południowca po nagrodę. Też czuję, że on mi nie da nagrodę i zaraz ten hotel zostanie w pół rozjebany. Ale może się mylę, może to jest uczciwy człowiek honoru. Podobno tacy południowcy chyba są, nie? Uczciwi, przynajmniej spotkaliśmy tego jednego zamachowca, to mu nawet darowaliśmy wszystko. Bo daliśmy mu słowo, tak? Więc liczymy, że inni południowcy są dokładnie tacy sami. Problem jest taki, jeden z problemów jest taki, że ja już kurwa nie mam zielonego pojęcia, skąd my przyszliśmy. Nichuja nie wiem, widzowie. Ale my to chyba tutaj, nie? Masz własne zdanie na ten temat? To dobrze. To było tutaj? Czy tu znajdował się południowiec? To wygląda jak miejsce... Tak. Ale go oczywiście tu nie ma. Gdy wróciłem, południowca już nie było na miejscu naszego wcześniej spotkania. Jedyne co po nim zostało to niewielka sakiewka na murku. Sprawdzę jej zawartość. Niestety nie podoba mi się napis niewielka sakiewka.
Mam nadzieję, że to będzie gruba sakwa wypchana 500, w której będzie 500 gold, o, może tak to powiem. Dobra, dostaliśmy tą sakwę. Muszę te upominki, te wydrukować te rzeczy, ja kurwa nie mam czasu, widzowie. Drukujemy i trzeba to rozwiesić szybko. Dobra, zrobię to w dzisiejszym odcinku, bo presja czasowa. I serio nie sądziłem, że to naprawdę ma 2 dni, bo oni tak zawsze mówią. Za 2 dni się spotkamy tam, za tydzień tam, bla 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 bla, kurwa, i właściwie to ich nie ma po nich śladu. Znam jednego zioma, który będzie w miarę chyba sprawnie potrafił załatwić takie drukowanko i to jesteś ty, Wenzel, prawda? Zresztą do ciebie mnie chyba wysłali. Sędzia zlecił mi zamówienie 5 kopii tego dokumentu. Yes. Licytacja domu. Dobrze. Kopie powinny być za chwilę gotowe. Mają być teraz gotowe. Machasz tam. Proszę. Brug, kurwa. No. I elegancko. W osobnej kartce rozpisałem zawartość z odwrotu dokumentu. Nie rozumiem, ale dzięki. Dzięki za pomoc. Wszystko. Do mnie do Poznania. Mam już powiadomienie o licytacji. W osobnym dokumencie znajdę listę miejsc, w którym powinienem je rozwiesić. To znaczy listę miejsc, w którym powinienem... W osobnym dokumencie znajdę listę miejsc... Nie no, mapa wioski, zakrwawiona mapa ze znacznikami. Ja pierdolę, znajdź to teraz, Tymeku. To. To? To nie to. Niebezpieczne o postępie, plaga szczątrzy, przybycie, fala uchodźców, zapotrzebowanie, to muszę przeczytać, bo to zebrałem z listy, znaczy tego, tablicy ogłoszeń, górnicy potrzebni, bla 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 bla, nikogo to kurwa nie interesuje, zarejestrowani handlarze, podróż, zamach na walkera, jebać go, handlarze, bestie znowu, no muszę to znaleźć, widzę, zaraz się widzimy. Dobra, chyba znalazłem, to jest spis powiadomień o licytacji, dobrze, ogłoszenie należy rozwierzyć na poniższych tablicach, plac targowy, naprzeciw pracowni krawieckiej insygnia. No dobra, wiem mniej więcej gdzie to się znajduje, więc dzido. Myślę, że oni będą mnie tu chcieli dojechać, ci ziomki i Walkera. Może tam się za blisko, to lepiej nie kurwa, nie tego. Nie przychodzić za blisko. No to gdzieś tutaj, tylko... że naprzeciw na tablicę ogłoszeń? Tak. Węzel musiał się pomylić. Na ogłoszeniach podany jest inny dzień licytacji, ale mogę to wykorzystać na swoją korzyść. To mnie do Poznania, jasne. Zawiesiłem plakat na ta placu. Węzel musiał się pomylić, na ogłoszeniach podany jest inny dzień, nie miał być, ale mogę to wykorzystać na swoją korzyść. Jeśli załatwię kogoś, kto pójdzie za mnie na licytację i nie wzbudzać niepotrzebnych podejrzeń, mogę zdobyć ten dom dla siebie za ułamek jego wartości. Rozwieszę resztę ogłoszeń i zastanowię się co dalej. No dobra, jedno powiadomienie załatwione. Dzielnica rzemieślników, naprzeciw rzeźni. Bardzo dobrze wiem, gdzie to miejsce się znajduje, więc się tam udajmy. Skończymy tą misję taką bardzo prostym rozwieszaniem plakatów. Nie jest to, umówmy się, nic interesującego, ale chcę dopchać ten odcinek do końca, kurwa, i idę w śpiórkolot. A i tak mi się wydaje, że to są fajne odcinki, bo zapierdolę głupoty, jestem giga zdenerwowany, jest taka właśnie pozytywna energia. Najlepsza energia mi właśnie tak o 6 rano, jakoś tak 4 rano, 6 rano mi jakoś łapie. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale tak się dzieje. Tablice ogłoszeń, ogłoszenie, cyk, zostaw ogłoszenie, mission complete. Dalej, co mamy dalej? O kurwa, naprzeciw Osterii Ernesto, stare miasto naprzeciw pracowni jubilerskiej. Dobra, do starego miasta, dobra, wiem mniej więcej. Wiem mniej więcej. A co widzowie, mogę powiedzieć więcej, jak ja po prostu kurwa wiem gdzie mamy to rozwiesić. Pracownia, wiem gdzie jest i ten dom Ernesty to w sumie nie będzie jest. Gdzie jest ten dom Ernesty? No tego akurat właśnie szukaliśmy tego domu, kurwa, i ja nie wiem gdzie on się znajduje, ja bym chciał bardzo dzisiaj kończyć tę misję, a nie biegać jak pojebany. Szczególnie, że ja często daję nazwy tych odcinków, szczerze mówiąc mam to w dupie, czy komuś się to podoba czy nie, ale daję nazwy odcinków i ludzie, niektórzy szukają jakby miejsc, w których było się też zagubili jak ja. I wtedy szukają miejsc, w których można takie właśnie rzeczy rozwiesić i tak dalej. Więc chciałbym to dla nich też pomóc, widzowi. Stare naprzeciwko Ernesti. Kurwa, czy to jest ta tablica, czy tu jest ta... Nie, bo to jest coś innego, kurwa, poczekaj. Poczekajcie, widzowie, bo się już gubię.
Pracowni jubilerskiej naprzeciw pracowni jubilerskiej? No to, to jest pracownia jubilerska naprzeciw pracowni jubilerskiej. To wydaje mi się, że ta tablica ogłoszeń to jest wspaniałe miejsce naprzeciw. Znaczy, no średnio naprzeciw, ale wydaje mi się, że o to chodzi. Tyk. Pokaż. Zawiesiłem plakat w Starym Mieście i został jeszcze jeden plakat w Starym Mieście do rozwieszenia. Ten plakat, który nie mam, kurwa mać, zielonego pojęcia, gdzie mam go rozwiesić. No nie wiem, widzowie. Nie wiem, gdzie po prostu, jak, po to i dlaczego, jak się w tamtym miejscu, jak to ogarnąć. Nie wiem, widzowie, gdzie to jest, jak to zrobić, gdzie jest ta tablica ogłoszeń. Kurwa, po prostu nie mam zielonego pojęcia. Gdzieś tutaj może jest ten dom? No nie ma nigdzie. Szukamy tego domu, bo to będzie ważny dom. Przynajmniej teraz, jak rozwiesimy to ogłoszenie, to będziemy mieli bardzo fajną informację o tym, gdzie ten dom mniej więcej się znajduje. Spróbujemy może iść tutaj. Może tu się coś znajduje, może tu jest jakieś tajne przejście, ogród, jaskinia, cokolwiek. Pewnie jakbym pochodził po tych skrzakach, to coś bym znalazł, czy nie? Nie no, Stare Miasto trzyma formę. Nikt tu nic nie ukrywa. Tu się znajduje możliwe, że miejsce, w którym nigdy nie byłem. Co to jest za miejsce? Ohoho. Co to jest za miejsce, widzowie? Nie mogę tu wejść. Ciekawe, nie? Czy będziemy mieli jeszcze okazję tam zajrzeć? Fajnie by było zrobić zapis, bo jak mi wywali gierkę, to jestem 300 lat w dupie, więc sobie. No dosłownie 20 minut bym chodził od nowa. Dobra, w ogóle nie wiem, czy... No tu... Tu co wy robicie? Tu wy robicie meble. Najbardziej charakterystycznym tym... O, co to było na ziemi? Miecz Aleny. No to jest pizdy se leży, czy ja tu kogoś rozjebałem w pół? Nie wiem. Najprościej by było po prostu zatrzymać na chwilę nagrywanie i wtedy znaleźć, to jest ten dom. No czyli tu miała się ekipa zebrać, no ale nie widzę tu, żeby tu była ekipa, halo. To ogłoszenie rozkładam, tak, do mnie do Poznania, cyk. Możemy już wracać, zdać raport, wszystko rozwieszone, kupić dom, cokolwiek. Zawiesiłem plakat, no wszystko już zawieszone, prawda? Witam serdecznie. Ej, ty. Pewnie coś ominę. No, kurwa. Co bym ja nie ominął? Wpis powiadomień i powiadomień o licytacji. No jeszcze gdzieś jest jedno miejsce. Las targowy. Rozwieszony. Plac rzemieślników. Rozwieszony. Targ rybny. Pomiędzy straganami rybaków. Kurwa, jak zwykle. Zapomnij o jednej rzeczy i dupa. Dobra, idziemy na skróty, bo nie będziemy wychodzić tamtym wyjściem. Na targ rybny w takim razie. Rozwieszamy to ogłoszenie, kończymy ten odcinek, idziemy w śpiórkolota, widzowie zadowoleni, ja zadowolony, pozytywna energia. Idę kurczę, prysznic wziąć, bo sam bym przyjechał, bo sam. Więc wszystko gituwa jest. Chociaż pewnie będę zbyt zmęczony, w sensie nie będzie mi się chciało. Zmęczony to ja mogę być po 10 godzinach pracy. Albo no 8 co najmniej, a nie przed tym, że godzinek pierdolę przed komputerem. A jest to jakiś rodzaj zmęczenia psychicznego bardziej. Dobra, żeby serio nie biegać tam, bo mi się nie mam kurwa ochoty. Nie kopalnia, tylko weźmy sobie tutaj pana, co nas przywiezie. Wioska, winnica. No jak to jest? Kopalnia, obóz, farma, winnica, wina, kopalnia. W sumie coś. No jak to, ty mnie nie zabierzesz do portu? To ci się odjebało. Nie można tym ziomem, żeby mnie zabrać, zabrał mnie do miasta, bo tam było, jak klikasz na miasto, to tam masz do wyboru port. Ale chyba niestety, kurwa, nie ma. Nie dam ci pieniędzy, nie dam, nie mam. Grosza przy duszy nie mam. Dobra, sobie hałasuję. Jakieś dziwne dźwięki, widzowie, nieznane mi wcześniej. A tu chłopy, ciężarówka pod domem. Dobra, robimy gęka na targ rybny. Atak jest przeprowadzony. Rozwieszamy to i spierdalamy, widzowie. Szybko. Szybko. Ja się za bardzo teraz skupiłem, kurwa, na tym. Muszę znowu. Gdzie jest moja złość? Już się wyżyłem. Powiem wam szczerze, że nagrywanie odcinku to jest całkiem ciekawe podejście do tego, jak się można wyżyć. W sensie, nigdy nie sądziłem, zazwyczaj to się wyżywa na przykład na siłowni albo coś. Ale jeżeli tak se popierdolicie z 2 godziny o jakichś głupotach, to faktycznie też się wyżyjecie. Jest to jakiś ciekawy sposób i dzięki temu też widzowie zadowoleni. Więc 2 w 1. Rozwieszamy ogłoszenie, to powinno być na tyle, witam. Marvin, znowu się spotykamy. Widzę, że nieźle się tu zadomowiłeś. Co u ciebie, znalazłeś Jorna? Odnalazłem go. Niestety za późno.
Nie miałem okazji go lepiej poznać, ale wydawał się porządnym facetem. Przyjmij moje wyrazy współczucia. Ten był chyba spoko. Dzięki, Kazim. A co tam przeglądasz? Może potrzebujesz jakiejś pomocy? Sędzia zlecił mi rozprowadzenie tych ogłoszeń odnośnie licytacji domu w Starym Mieście. No tak, jakoś trzeba zarobić na życie. Też staram się łapać, czego się da. Mam jeszcze kilka spraw do załatwienia. Powodzenia z tym rozwieszaniem i uważaj na siebie. Dzięki, Kazem. Może chciałbyś mi pomóc? Planuję kupić ten dom, ale będę potrzebował czyjejś pomocy. Kupić dom? Przecież to jest... To musi być warte małą fortunę. Podmieniłem ogłoszenia. Wszyscy będą myśleli, że licytacja odbędzie się dopiero za 3 dni. Dzięki temu cena powinna być niska. Teraz mnie zaciekawiły. Co miałbym zrobić? Chciałbym, żebyś przebrał się za bogatego kupca i wylicytował ten dom w swoim imieniu. Po wszystkim, jak sprawa trochę ucichnie, odkupię go od ciebie. Nic nie ryzykujesz, a zarobisz całkiem niezłą sumę. Nie jest to do końca legalne. Ale co z tego? Cholera, co mi tam? Jak on wejdzie do Starego Miasta, ty? Po przybyciu do wioski. Kto wie, czy a my mu chyba damy, jakby. Halbin nie wysłałby nas wszystkich do lochów. Widzę jednak 2 poważne problemy. Nie do końca wyglądam na kupca. To da się ogarnąć? A tym bardziej nie mam przy sobie tyle złota, by móc wylicytować. To też da się ogarnąć. Zajmę się zdobyciem stroju i złota. Dobrze. Będę czekał przy wejściu do Starego Miasta. Od strony portu. Od strony portu, Stare Miasto. Dawaj najpierw mieszkę, bo to coś kurwa ten dom musimy kupić Kazem. W ogóle miałem jakieś zioma, co miał telefon. I ten telefon się chyba nazywał kurwa Kazam. Kurwa jak o jakieś... Nie wiem, czy nie jest taki film jakiś. Nie wiem, czy nie ma takiego filmu jak Kazam, albo coś takiego, Azam. Film chyba jest o superbohaterze. Takim dziecku, co się wciela jakiegoś takiego napakowanego zioma, coś takiego. Bo myślę, że taki film istnieje. Więc... Słyszeliście jakieś o telefonie Kazam? Ja właśnie też nie do tamtego momentu. Ty no... No nie chcę kopalni Gildii Kupieckiej. W sumie... No kurwa, no byś mi podwiózł ten kawałek, no. To on nie tak, on nie potrafi, tak? Ty, no bo wcześniej to my robiliśmy tak, trochę cheatowaliśmy gierkę, że my braliśmy wcześniej, w sensie, jak tu byłem, to my przypadkiem zupełnie poszliśmy do tej kopalni, kurwa, Gildii Kupieckiej. Z tej Gildii Kupieckiej kopalni wyruszyłem w sumie do tego, nie? Do miasta i wybrałem sobie opcję, żeby zabrał mnie pod siedzibę Gildii Kupieckiej. Chyba to była szybsza podróż niż jej skakanie jak pojebany teraz, ale z drugiej strony... widzowie no i zgubiłem wątek 228. Kurwa medytacja. Ale z drugiej strony widzowie, chuj w ten wątek co miałem na myśli, kogo to interesuje. Tak, kupujemy strój, tak? Chciałbym kupić ubranie. Ależ oczywiście. Strój obywatela, strój bogatego kupca. Proszę bardzo. Strój ma być kurwa zielony, bo taki mi się. No, oczywiście, że z szapą. Ło kurwa, jesteś szefowy, ty. Ale wyglądamy, Marvin. Stać nas, co nas kurwa nie stać, jak nas stać. Mamy to. Do mnie do Poznania. Mam przy sobie odpowiedni strój, mogę go zanieść Kezemowi. I 1000 sztuk złota wystarczy na dom? W Starym Mieście? Tylko i wyłącznie przez to, że on się popierdolił źle, to ten? My drugi, 1000 sztuk złota tylko? I od siekierynca? Nie. Nie no, nawet z tym stroju się napierdolę, gościu. Czy ty kiedyś sobie od... O kurwa, on naprawdę zginął. A już nie stanie. No trochę biedny, no ale co? Zamiast kolano, niestety pojebało mi się kolano z krytanią. Wtedy trafiłem chyba nie tam, gdzie trzeba. Co ciekawe, ludzie Walkera mnie nie gonią. Ciekawe, że mógłbym tam pójść sobie pogadać z Bradlockiem i mu powiedzieć witam serdecznie. Nie wiem, mam nadzieję, że stestujemy to w następnym odcinku. Kupmy ten dom, zróbmy coś na tym odcinku. Nasz ziomuś powinien czekać tutaj, o ile się nie mylę? Mylę się i to widzę kurwa konkretnie. Idzie. Nie no to... No któryś z tych wejść powinien czekać na ziomo, tak? Ziomo bogaty kupiec. Ziomo nie jara Amsterdam. Nie no, halo!
Danie do poznania, zobacz. A, licytacja za jeden dzień jest wizowy. No tak, tak mi się wydaje, że to chyba o to chodzi. Teraz tu nie czeka jeszcze. Dobra, idziemy się gdzieś kimnąć, bo mamy już 40 minut odcinka widzowy. Ja tu miałem dzisiaj krótki odcinek zrobić, kurwa, takie 30 minut, mówię max. To już chłopie, max. No i dupa. Czy ja se na fotelu mogę przesiedzieć do nocy? Dupa, nie mogę przesiedzieć do nocy. Co ty tam robisz? Uspokój się, bo jak mnie zacznie straż miejska gonić, to mam tak przejebane. Wdech i wydech, łóżko. Do rana. Pyk? Pykło? Pykło, nie pykło, do rana jeszcze raz. Tylko żeby trzeci dzień to nie był, proszę. Dobra, żeby tutaj nie zbagować gierki. Po porządnym śnie czuję się wypoczęty. No, po porządnym śnie czujemy się wypoczęci, no racja. Gdzie jest... O, witam. Przyniosłem strój i złoto. Co jeśli strażnik spróbuje mnie zatrzymać? Sam sędzia wyraził zgodę na wpuszczanie wszystkich licytujących do Starego Miasta. A ty wyglądasz jak typowy zamożny kupiec. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, to oboje trochę na tym zarobili. Znaleźliśmy nawet w slumsach ten dom. Pod twoim nowym domem. A, za dwa dni pod moim nowym domem. Kazem zajmie się licytatorem, mam z nim się spotkać za dwa dni pod moim nowym domem. A więc za dwa dni spotkamy się pod moim nowym domem, mam nadzieję. I tym akcentem zakończymy odcinek. Pewnie będziemy mogli tam kupić meble i nie wytrzymam. I jeszcze pójdziemy kupić meble. Ale zobaczymy, idziemy się najpierw kimnąć. Do następnego poranka, cyk. Po porządnym cznie czuję się wypoczęty. Jakbym siebie w depresji widział. Symulator spania. I śpanko? Która godzina? 3 godziny pograć na kompie? Śpanko. Dobra, jak dla mnie to ze dwa dni minęły już, prawda? Tam za ile mieliśmy. Kazem zajmie się licytatorem, mam za dwa dni się spotkać pod moim nowym domem. Jak dla mnie dwa dni zostały minięte. Szybki saving, bo jak mi wywalę grę, to będzie klapson. Młody klapson. Dobra widzowie, jeszcze wam pokażę jak tam idziemy, bo nie chcę mi się tak skipować, szczerze mówiąc, jestem zbyt leniwy. To co chciałem wam jeszcze opowiedzieć po drodze, to śmieszne jest to, że tutaj w miarę, szczególnie jak jest noc i jest w miarę cicho, to słychać bardzo. Bo tu ma takie przejście na dwór, żeby też była wentylacja. O, do mnie do Poznania, proszę bardzo, co się dzieje? Raz odwiedzi Kazema pod domem na Starym Mieście i zobaczy, czy udało mu się go kupić. I jeszcze jak? Więc tu słychać, co mówię, tak, przyjechał pan Szambias. Widzowie, napierdalamy. Dobra, zaraz elegancko sobie kupimy dom. Gościu pewnie w szoku, kurwa, co się dzieje? Ty, ja miałem dość... Coś, to chyba nie ta droga. To w sumie jest śmieszne. Jak to musi z drugiej perspektywy wyglądać. Może odcinek fajnie, wszystko tego elegancko poddymione, wszystko zadymione, wszystko powinno być gituwa. Ale pewnie z drugiej perspektywy to wygląda, kurwa, strasznie dziwne. I tu jest ten dom Ernesty Faustyny, Ernesty, coś takiego. No i tu miałem spotkać tych ziomów, z którymi na wyprawy miałem iść. Jak tam twój nowy dom? Jesteś wreszcie. Przywitaj się z nowym właścicielem domu w Starym Mieście. Oddasz po dobroci, prawda? Muszę przyznać, że sędzia był trochę zdziwiony, ale nie miał wyboru i musiał sprzedać mi ten dom. Zająłem się też plakatami, więc nie będą mieli na nas żadnych dowodów. Pozostaje teraz jedynie kwestia mojego wynagrodzenia. Wiesz, trochę się nachodziłem, nadstawiałem własną głowę. Mogę ci zapłacić... Nie no. Co powiesz na drugi tyle, ile musiałeś zapłacić? 2000, no nie no, aż tyle nie. Liczyłem na trochę więcej, ale zgoda. 10 golda dostajesz. Przed chwilą byłeś... Nie mam zamiaru zostawać tu na dłużej. Przecież byłeś kurwa bezdomny przed chwilą. Proszę, to klucze do domu. Okręcę się jeszcze trochę po Archolos i gdy sprawa trochę ucichnie, to podpiszemy u Mateja dokument dotyczący sprzedaży. Mój dom to te szare ulice. Zdobądź własny dom. 20,4% graczy odblokowało to osiągnięcie. I my też. Co teraz zrobisz? Chyba. Ale dużo strasznie, dziwiłem się. Jak dokończyć swoje sprawy i znaleźć pierwszy lepszy statek, który mnie stąd wywiezie. Tej wyspy nie czeka nic dobrego. Cieszę się, że twój plan wypalił. Dzięki tobie nie muszę się chociaż martwić o pieniądze. No 1000 golda to jest kurwa coś. No, aż dwa koła to ci nie dałem. Mamy swój nowy dom, możemy podpisać też... A, musimy go tak, oczywiście, że musimy go umedlować. Nowy wpis, własny dom. W końcu wszedłem do środka. Dom jest kompletnie opustoszały i pozbawiony jakichkolwiek medli. Rozejrzę się po nim, może uda mi się coś znaleźć. Może faktycznie uda mi się coś znaleźć. No nie udało mi się, chyba że jest to jakieś tajemne przejście, którego nie widzę. Dom duży może nie jest.
A nie, jednak jest w kurwa duży. Urządź dom. No nie pierdol. Ustaw łóżko. Ja to... No nie pierdol. No nie gadaj. Wszystko mogę tu kupić? Nie no, jak ja mam boost kurwa 300 to... Ej, jeszcze kamień telepo... Nie, najlepszy dom na świecie. Najlepszy dom... Ty, kamień, runa. Jo cię kręca, widzowie. Ja bym teraz chciał jeszcze trzeci odcinek nagrać. Zdobyłem runę do swojego domu. A tu w piwnicy znalazłem magiczny krąg. Zdaje się być wciąż aktywny, więc w pobliżu powinna być runa. Widzowie, tym akcentem i urządzeniem nowego domu zajmiemy się w kolejnym odcinku. Podoba mi się takie simsowe podejście aktualnie. Tu se zabijamy, tu nam zabili brata, ale w chuj to mamy. Mamy dom na starym mieście. Podoba mi się to, takie ludzkie podejście, jest dużo tu fajnych innowacji. Nie pierdol, co ja będę mógł sobie serio ustawiać łóżkę w jakimś miejscu, to będzie już pojebane w ogóle. Nic, sprawdzimy to w następnym odcinku, bo już dzisiaj nie ma co przedłużać, jest dla mnie 6.37. Widzowie, widzimy się w następnym odcinku, odcinki dwa razy dzienne. Dzięki za te subskrypcje, dzięki za lajki, wpadnijcie na Twitcha, tam poddymiamy. Wpadnijcie, zobaczcie Rewinda. Proste, proste, że proste. Pamiętajcie, sztywno i git. Dziwne to pożegnanie, ale swoje. Trzymajcie się ciepło, widzowie. Mam nadzieję, że taka energia będzie w następnych odcinkach, a nie takie. O, dzisiaj nie mam dnia, dzisiaj nie poddymam. No widzowie, trzymajcie się. Dobra. Narazka. Bo nara to już chyba nie modne. Nie chcę rozpocząć streama. Zarewizowy za głośny dźwięk, to umie. Nara.